Uzbekowie rozpoczyną od własnej bramki, a więc od Sulunowa. Chomurodov, ależ uwolnił się obrońcom argentyńskim i Chomurodov ma 1-0! Uzbekistan obejmuje prowadzenie w meczu z Argentyną. Niewiarygodne! Teraz Hamdamov rozpocznie wyrzutem z autu. Orunov. Przejęli Argentyńczycy. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez na wyrównanie. 1-1. Piękna akcja Lautaro Martineza. Bardzo podobna do tej w wykonaniu Chomurodova wcześniej. Orunov. Ismoilov. Chomurodov, zdobywca bramki. Amrobekov. Alionov. Alionov. Jest do grania w pole karne. Przejmują jednak Argentyńczycy. Ocampos. Alionov odbiera piłkę Ocamposowi. Uzbekowie, ależ teraz Ismoilov się uwolnił, znowu 2-1, piękna bramka. 2-1 dla Uzbekistanu, niewiarygodne, co tutaj się wydarzyło w tym spotkaniu. Uzbekistan gra tak, jak gdyby był Argentyną. Dybala, De Paul, Ocampos, ale muszą się bronić zawodnicy z Azji Środkowej. Rodriguez do Ocamposa, ten po ziemi. 2-2, a więc mamy remis po raz kolejny. Marlon Rasuk przyznaje bramkę, bo tam była decyzja w sprawie spalonego, ale spalonego nie było. I Lautaro Martinez na 3-2. Jest radość Argentyńczyków, chociaż oni powinni tutaj łatwe zwycięstwo odnieść, a tymczasem męczą się z Uzbekistanem. 68. minuta właśnie się rozpoczęła. Uzbekowie idą, grają jak równy z równym z Argentyńczykami. Ortega, przejęli Argentyńczycy, Rodriguez, zagranie do Gonzaleza, Gonzalez, muszą nie popełniać błędów w obronie, Uzbekowie, Alionov, on zostanie wyrzucony z boiska za moment, tak jest, czerwona kartka, dwie żółte. Było bardzo blisko do sensacji, do remisu Argentyny z Uzbekistanem, skromne zwycięstwo 3-2, ale naprawdę mecz robił wrażenie. Eldor Chomurodov, Abrorbek i Ismoilov zdobywcami bramek. Doskonała gra Uzbekistanu. No a Argentyńczycy muszą, jeśli myślą o zdobyciu Mistrzostwa Świata, poprawić swoją grę. Doskonała dyspozycja Lautaro Martineza, który zdobył dwie bramki. Paulo Dybala również był w formie. I mimo że te oceny wskazywałyby na bardzo dobrą grę, albo przynajmniej dobrą w przypadku niektórych zawodników, to Argentyńczycy popełniali bardzo dużo błędów w obronie.